Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj środę. A środa to dzień no-skillowania w Apexie. Zatem zobaczę sobie w ogóle, czy mam jakieś... O, jednak są misje. 6 tygodni Battle Passa, rozumiecie? W takim razie oficjalnie dzisiaj kończymy grę codzienną w Apexa. Dopóki nie wyjdzie następny sezon. Bo no sami przyznajcie, za bardzo nie ma co robić w Apexie po skończeniu Battle Passa. Jeśli chcę to nagrywać solo. Rankedów solo nie będę nagrywał. Mam w planach zwołanie ekipy na konkretny dzień, konkretny termin do pogrania rankedów. Ale to musi być turbo ekipa, rozumiecie? I nie musicie się zgłaszać w komentarzach. Chyba, że bardzo chcecie, to będę wiedział, jaki jest odzew, czy chcecie ze mną grać w komentarzach. Seria Kierowanie Diamenta. Nie, żartuję. Przecież... Ja wiem, że zaraz uznacie, że o, Diament chce, żeby go boostować, ale nie. Mi chodzi o to, że seria Kierowanie Diamenta jako odpowiedź na serię znanych twórców w stylu Kieruje Randomów. To będzie Kierowanie Diamenta. Diament kierowany przez randomów. Ale to wraz, no, gra solo. No widzicie? Także tak, tak to wygląda. W każdym razie, nie będę sobie grał dzisiaj, od dzisiaj już codziennie w Apexa. Poczekam na nowy sezon. A w nowym sezonie trochę się dzieje, ale musicie poczekać na... Kurwa, wy już mieliście odcinek newsowy. Ej, jak wyszedł? Możecie mi powiedzieć, bo jestem ciekaw. Ja myślę, że wyszedł spoko, co nie? Kurwa, muszę zacząć zbierać materiał. Dobra, nieważne. Skończmy sobie po prostu tego Battle Passa. Jak przystało. 50 tier. Przepustka bojowa premium. Odbierz. Ja odbieram skina na Bangalore. Całkiem sztos skina. Przyznam wam, że wygląda tak trochę jak Frizz z cyckami. Jak miał kolorowy włos. Nie wiem, czy on ma kolorowy, ale ja jestem boomerem, kurwa. Ale ten skin mi się podoba w chuj. No i całkiem fajny skin do Rhapsody, muszę przyznać. Gdybym grał Rhapsody, grałbym tym skinem. Ale gram Fade'em, bo tak, taką drogę obrałem. Kurczę, ten Krabber, to nie jest Krabber, to jest Triple Take. Ten Triple Take jest prześliczny w porównaniu z takimi zwykłymi. Co on się tak błyszczy? No dobra, ten jest sztosem. Zmieniam zdanie. Tego nic nie przebije. Ja pierdolę, jaki piękny skin. Ja nigdy nie oglądałem swoich skinów. Co tu się stało? Nie wiem, czy to glitch jakiś graficzny, czy coś, ale ten skin wygląda prześliczny. Ten skin też jest fajny, więc dodamy go sobie do puli i dajemy losowo tak. Ograniczone czasowo. Ukończ gry hakowanie. Nie. Ktoś chce się dołączyć do klubu. Czemuś by nie. Super. Legendy. Możemy sobie wyekwipować tego skina. Od pistoletów po artylerię. Coś tu nie pykło chyba, no, ale w sumie nie. Chyba wszystko pykło. Dobra. Znam się na wszystkim. Od pistoletów po artylerię. Fajna wejściówka tego skina. Podoba mi się. Ekwipujemy. Od razu. Od razu lepiej. Oj, słonko. Rhapsody. Nie jestem gwiazdą jednego przeboju. Spoko, tylko ja to był nie wiem. Czy ja mam coś do zrobienia ograniczone czasowo? Pamiętajcie, że jeśli macie za mało punktów w sklepie sezonowym, to nie zostawiajcie ich sobie, ich nie marnujcie, kupujcie pakiety. Bo Heilroomy niedługo będą w grze. Ja nie wiem, czy te Heilroomy będą z płatnych skrzynek, czy z takich skrzynek, ale warto zbierać skrzynki. Tak na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo. Dobra, no co ja będę przedłużał? Zagrajmy sobie coś w końcu. Tylko ja nie wiem, co mam zagrać. W sumie mi się już od razu odechciało.
Team Deathmatch drużynowe odrodzenie czy Battle Royale? A straćmy trochę rangi. Czemu by nie? Dawno nie traciłem rangi. Tracenie rangi jest bardzo diamentowe. Mam rangę diament 3. Chociaż nie, no przepraszam. Dzisiaj jest środa, więc dzisiaj przyszły mi moje słuchawki Black Sharka, o których pisałem posta w sumie na karcie społeczności na YouTube i na Twitterze. Faktycznie, ja mam Twittera i teraz się wyświetla w górnym lewym rogu. Jak ja to wytimingowałem? O ja pierdolę! Róbcie szota, to mój najlepszy, najlepsze skillowe zagranie z tej... z tego odcinka. A się podjarałem. Faktycznie, mam Twittera i wszystkich was serdecznie zapraszam. Link prawdopodobnie jest w opisie. No, chyba, że nie. Wtedy sobie wyszukajcie. I prawdopodobnie może... w sumie... może będzie tych słuchawek recenzja. A jest co recenzować, bo... ja jestem pod wrażeniem za tą cenę. Zapłaciłem 5 cołasek. Tego się nie powinno odmieniać. Wiecie, co to jest cołaska? Cołaska to 50 zł. Więc no, zapłaciłem 5 cołasek. I jestem naprawdę... nie ja zapłaciłem. Dostałem je w prezencie, ale one kosztują 5 cołasek. Widzicie mnie, bydlaki? Dobra. Idę po was. Bydlaki śmierdziele. Nie wiem czemu, ale zawsze jak słyszę Fejda, widzicie mnie, bydlaki, czekam aż powie śmierdziele. Ruszcie się! Tak bardzo bym chciał, żeby kiedyś to powiedział. To się nie stanie, nie ale bardzo chcę. Nie ma to jak chłodna stal w gorący dzień. Dzisiaj pierdolę głupoty, ale muszę się z powrotem wbić w... jakby to... w tempo nagrywania. Wiecie, o co mi chodzi. Jak nie robicie czegoś przez parę dni, a robiliście to przez oto twój czyn, parę dni z rzędu, to potem musicie się wbić... A Jezus Maria, to były obrażenia, bo ja myślałem, że to kile są na górze u tego Blackhanda. Ahmad Mamili, dobrze. Ahmad Mamili nas prowadzi. Przenieśmy się na tę pozycję. Tak jest. Ty prowadzisz, więc... Ahmad miał diamenta w poprzednim sezonie. To dobrze o nim świadczy. Fajnie to wygląda, takie zestawienie dwóch różnych. I dopiero teraz zauważyłem, że to z pierwszego sezonu zostawia jeszcze taką czarną smugę. Chyba wolę to z pierwszego sezonu. Pędzę naprzód! O, ludzie. Zobaczmy, co tam będzie. Ludzi trzeba pobić. Ludziów, kurwa, diament, ty jebany analfabeta. Proszę licznik pierścienia. Przeładowuję! Zauważyli mnie! Czas podkręcić tempo! Pędzę naprzód! Przeładowuję! Jestem pod ostrzałem! Nie! Wróg! Ta Bangalore jest koksem. Podoba mi się. W sensie... Wróg w pobliżu. Bangalore sama w sobie jakoś nie jest w moim typie, ale... ten gracz mi się pod... Nieważne, Ahmad, przepraszam cię. Potrzebna nie molestuję cię już więcej. To były naprawdę źle dobrane słowa. Pędzę naprzód! Przeładowuję. On ma coś niebieskiego w ogóle. Plecek. Zawsze coś. Zdawało mi się, że tu powinien być jeszcze ktoś trzeci. Ale mogę się mylić w takim razie. I lecę za Ahmadem. Ufam mu. No bardziej niż sobie w każdym razie. Materiał słony tutaj.
Przeciwnik na tamtej pozycji. A drugi random już znalazł człowieka i zaraz ginie. O, tu jest skrzynka, tego szukałem. W sumie nic ciekawego. Ziu, dzień dobry. Daleko do pierścienia. Termit to bardzo fajna rzecz. Spędzę naprzód! Jestem pod ostrzałem! No ja wiem. Także jednego randoma mniej. Ciężej to będzie wykierować we dwójkę, ale kto mówi, że się nie uda? Zakończmy jakby serię tego sezonu z dobrym wynikiem. Będę się pocił, ile się da. Jestem pod ostrzałem! Waluta sezonowa, poproszę. Daleko do pierścienia. Pośpieszcie się. Zawsze coś? No nie. Chciałem tak ładnie. Mój kombinezon przyspieszył mnie przy każdym ślizgu. Jeśli ktoś myśli, że zdoła mi uciec, to się myli. Pierścień jest daleko. Mam czasami takie randomowe. O! Stabilizator lufy tutaj. Nie to, co chciałem. Zamykanie pierścienia. No cóż. Mam czasami takie randomowe ścinki ekranu, że próbuję przesunąć szybko palcem w jakąś stronę, żeby się obrócić, a postać zupełnie na to nie reaguje. Kurwia mnie tu już ich to gadanie. Przepraszam was. Przeładuj sobie, nieważne. Najgorsze jest to, że ja mam zawsze odznaczone to ich gadanie, a i tak zawsze gadają. I mnie to denerwuje. W ogóle, co to za skin? Jakiś... Nie pamiętam, żebym miał takiego skina. Achmed, nie zostawiaj mnie. Achmed. Achmed, poczekaj, kurwa! O! Znaleźliśmy drugiego randoma. Dobrze. Jezu, ile energetycznej broni. O nie! O kurwa! Było blisko! Ale bym się wpierdolił! To mogło się skończyć nieprzyjemnie. Mogła być moja najgłupsza śmierć do tej pory w tej grze, a było kilka głupich. Najgłupszą śmiercią będzie znowu zginięcie od strefy. Jak najgłupszą, jak znowu, Diamond? No, najgłupszą, bo znowu! To może się skończyć źle. Nie. O, dobra. Już myślałem, że utknąłem. Niewiele mi to pomoże. Praktycznie nie pomoże. Tu byli ludzie.
Prawdopodobnie idę im na spotkanie. Chyba nikogo nie widzę. Zobaczmy sobie tą broń, bo nie pamiętam, żebym miał takiego skina. Nie powinienem tak crashować, prawda? Zwłaszcza, że tu też byli już. Poczekam na randomów. Teraz mogę. Strzały. Na pewno tu są strzały. Kurwa, tylko nie Bangalore. Uuu, ja pierdolę. No nie. Jaki frajer. To był najnudniejszy mecz tego sezonu i najgłupszy zarazem. Minus jeden punkt. Przynajmniej gra była dla mnie łaskawa, ale wiecie co? Nie mam weny jakoś grać. Wolę grać z wami. No i Apexa powinno się grać. Co najmniej we dwoje. Zdałem 200 obrażeń. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wiem, że wam się nie podobało. Trzymajcie się i do następnego.